Witam bardzo serdecznie wszystkich oglądających kolejny epizod Archiwum Live. Rozpoczęte. Naszym zadaniem jest dotarcie do tych zwiadowców dziwnych. Pistolet plazmowy ulepszyć w pełni automatyczny. A ziemniak, który poziom mam mieć nauki? Czwarty już, czy trzeci? Bo na razie muszę mieć 28 poziom, żeby ulepszyć na trzeci poziom, więc naprawdę trochę czasu zajmie to wszystko. Enigma, ale jesteś zły, kurde. Masakra. Ale dobra, dobra. Mam podążać za sygnałem SOS, tak? Okej. Pieprzone góle. Okej, leżą. Tylko gdzie oni mogą być? Chyba nie w tym kierunku muszę iść, kurde. Chyba w tym kierunku. Co napieralskie ma jakieś dziwne sny o ptaku? O kurde. Chyba idę w dobrą stronę. No, zdaje się, że bardzo dobrą stronę idę nawet. Gdzie oni są w ogóle? Co tutaj? No nie. Chodzić tam dalej. Gaunter, no ja wiem, mam tą grę na uwadze, ale no aktualnie gram w Fallouta, nie? I w tą grę się najbardziej wczuwam. Chyba w tym budynku byli. Oj, przepraszam za to. O, dobra, zbieram emiter i lecimy. O, coś tam jeszcze leży. Jakiś karabin, spoko. Okej. Kacper, dzięki. No, Enigma, zauważyłem ten budynek, już zauważyłem, tutaj przyszedłem. Okej, tymczasem pewnie mam odsłuchać właśnie holotaśmy.
To nie zebrałem jego. Co? It's fused solid. This one too. What happened here? Useless. No gdzie ten? Gdzie jest ta holotaśma? Z pola bitwy? To jest to? Zobacz, co kryje bunkier. Okej, okay, dobra, to lecimy w stronę bunkru. Gdzie ten bunkier jest? Ma kolorowy ptaka na drzewie. No, może, może. No, aż tam tak daleko, kurde. No okej, okay, ruszymy tam. Dobra. To jest strasznie daleko, nie wiem czy ja tam dotrwam w ogóle. Pewnie umrę po drodze 5 razy czy coś takiego i będzie rip. Coś tu jest. Wyprzona ważka, jakiej nie lubię. Okej, okay, padła. Na szczęście. Coś jeszcze mi... Druga ważka mi gryzie. Ja pierdzielę, o czym ty gadasz w ogóle? Ptaki, ja w centrum świata na zawsze. What the fuck? Okej. Daleko jeszcze? A, już nie, no dobra, spoko. Zarąbiście nawet, w sumie bym powiedział. Ciekawe co tam będzie, jakieś fanty mam nadzieję, jakieś fajne, bo... Przydałoby się kupić troszeczkę tych generatorów fuzyjnych, bo nie mam jak używać zbroi za bardzo. To jest gdzieś u góry. To jest jakaś zbroja, what the fuck. Co się tu stało? Gościu tu kryje, ale mimo wszystko nie chce ze mną gadać. No dziwne. Co tu się w ogóle stało? Tak jest mój. O czym wy mówicie? Nie no, ja jestem swój. Dlaczego on do mnie mierzy?
Brandis. Freeze. One more step and I'll blow your damn head off. Who are you? Who sent you? How did you get in here? Easy, Paladin. I'm with the Brotherhood. The Brotherhood? No, it can't be. They're too far away. They wouldn't send you, would they? Let's say I believe you. How did you find me? I followed the distress beacons left by your team. Their holotapes led me here. The others? What happened to them? They're dead, Paladin. I recovered their tags. You did? Thank you. This really means a lot to me. I tried to go back for them, you know. There was nothing I could do, not alone, but I'd hoped. You've been through a lot to find me. I should give you something. I've collected a lot over the years. Technology, odds and ends. If you see anything you want, take it. The Brotherhood needs you, Paladin. It's time you reported in. I can't. It's been too long. I wouldn't be of any use. No one knows the Commonwealth better than you. We need your help. I've been here too long. I'm not myself. Would they still take me? The Brotherhood will honor the memory of your team. Shouldn't you be the one to tell their story? Unless I go back there. Their sacrifices, everything we went through, it'll be forgotten. I can't let that happen. I'll do it. For them. All right, I'll get my things. Head to the airport. Thank you. Thank you for everything. Ja pierdzielę. To raz się spieracie, czy ja jestem, a ja jestem swój. Tak, no tak normalnie mój. Okej, okay, chyba wszystko, co chciałem stąd zwinąć. Czy to też zajebie, czajcie co? To był wygrzew. Wezmę go. Ile on tu musiał siedzieć? What the fuck w ogóle? No dobra, to stąd wychodzimy. No co mogę tu siedzieć? Gdzie muszę teraz iść? Na Prydwen. Damy ci czas. Dziękuję łaskawce. Jesteś naprawdę mili dla mnie, że dajecie mi czas, żeby wybrać czy ja jestem. Fajnie. Będziesz mnie pierdolił, tak? Okej, okay, dobra. Nice. Lubię takich bezpośrednich. No, trochę koksu za dużo. No, też mi się zdaje, ziemniak, że to jest za dużo koksu, zdecydowanie. There was one survivor. Paladin Brandis. Brandis survived? Well, where is he? I convinced him to return to the Brotherhood. Well done. It may be difficult for him to adjust to life in the Brotherhood again, but his experience should serve us well. Very well. Is there anything else? Do you want their holotapes? Thank you. I'll see that they make it to their next of kin. How will the Brotherhood remember them? They faced their mission with courage. They fought with honor against overwhelming odds. They lived and died together as brothers. That is what it means to be a member of the Brotherhood of Steel. That's all. I'll prepare a full report for the Elder. In the meantime,
Allow me to offer you a new suit of armor. Bear it with distinction. This was no easy mission, Paladin. Well done. Now, I have a more pressing matter that requires your attention. I've received reports that supplies have been disappearing from our supply depot at the airport. I suspect this may be an inside job. An inside job? Do you have any suspects? This is treason we're talking about. In a case like this, you are either sure or you are not. Until then, everyone is a suspect. I want you to take charge of this investigation. Report to Knight Sergeant Gavel at the base. He commands our logistics division. He can familiarize you with his unit and the depot. Beyond that, you have leave to conduct your investigation as you see fit. Report your findings directly to me. Is that clear? Is there anything else I should know? Gavel will fill you in on the details. But from my perspective, the strangest thing is what was stolen. Rations. Only rations. I don't know what to make of it, but it is curious. Yes, sir. I expect results. See that I get them. Dismissed. Okej. Okay. Jakimś sierżantem mam pogadać, gdzie on jest w ogóle? Nie mam pojęcia. Chwała Popkowi, ja pierdzielę. Co wy... wy chcecie mnie kurde... podzielić? Serio? No proszę was. Nie dzielcie mnie, ej. Okej, gdzieś tam na dole jest ten gościu, więc... Więc tutaj. O, dokładnie. Gavel. Let me guess. Captain Kells sent you? That's right. Let's take this somewhere more private. Follow me. No dobra. We've converted this section of the terminal into our primary supply depot. Everything the Brotherhood needs to operate passes through here. Supplies from the Pridwin, salvage from the field, handle it all. Access is strictly limited to the logistics detail, and we track every crate, every bullet, every bolt that comes through that door. Mhm. Czy ukradł to ktoś z tych... z tego pododdziału logistycznego, tak? Which is why I don't take kindly to these accusations. I know every soldier in this unit. The thought that anyone would question their loyalty makes me sick. If you've got questions, ask. Otherwise, try to stay out of our way, sir. Where should I begin my investigation? You shouldn't. This is a waste of time. I've already spoken with my men. They haven't seen anything. Tegan's scribes just fouled up the books again. If you insist on questioning someone, go bother Lucia or Clark. I can spare them. That's all for now, Sergeant. Take my advice, sir. Poke around a little. Then tell Cześć, the captain. Stein, siemanko. It's not worth your time or mine. Dobra, zapytajmy go. Look, I already told Sergeant Gavel everything I know. Sergeant Gavel said I should speak with you. Really? Oh, all right. Let's get this over with. What's the security situation here like? We're in the middle of a hardened military base, under constant guard. Nothing's getting in or out of here without us knowing about it.
You really think the base is that secure? I do. I mean, I've heard about the Institute's relay. But even if they could get in, they'd never make it back out. Tell me about the missing supplies. I really don't know anything. I've heard the rumors same as everyone else. But that's all. What rumors have you heard? Well, they say raiders with stealth boys hit the terminal every night. That supplies disappear faster than we can bring them in. It's a lot of garbage. I usually work the night shift. Believe me, the only thing you risk dying of is boredom. Tell me about the logistics unit. There are what, 10 of us now? Something like that. Our division reports to Proctor Teagan, up on the Pridwin. Sergeant Gavel handles day-to-day operations. He's run logistics for years. Other than the sergeant, there's Lucia, me, the scribes, and a few other knights who aren't fit for field duty. Lucia? Excuse me. Knight Lucia. We joined the Brotherhood together. She'll probably get assigned to a patrol team soon. Me? I'll still be stuck here. That's all, Initiate. Sir? If Dom and Ugly had a child, it'd be a super mutant. Okej, czy oni się znają, tak? Okej, dobra. Copper wire. Could you tell me what... Oh, I'm sorry, I don't think we've met. Knight Lucia, logistics. What can I do for you, Paladin? Do you have time for some questions? Oh. You must be here about the missing supplies. I'm not sure I can be of much help, but, what do you want to know? What's the security like around here? It's tight. At least 2 knights and a scribe on duty at all times. And we've got the entire base right here. We don't have much to worry about. Is there any way to get past all that security? Well, you'd have to be in logistics. We're the only ones authorized to bring supplies in or out. Then what? Well, there's no way you'd get a full crate of supplies off base. With all the patrols, someone would notice. But why steal anything in the first place? The Brotherhood provides everything we need. No one here has any connection to the Commonwealth. I don't know. None of this makes any sense. Do you know anything about the missing supplies? Not really. I've heard it's mostly food and, vacuum tubes? No, sorry, they just lost those. Mida, siemanko, no pamiętam ciebie oczywiście. Hej, ej, co tam u ciebie? Gdzie byłeś, jak cię nie było? Kacper, dziękuję za suba, bardzo mi miło. Myślę, że to dobrze. You lost some vacuum tubes? How often are supplies lost around here? Someone had just filed them in the wrong place, apparently. Clark found them the next day. The little things do happen, but it never amounts to much. The sergeant may complain, but Proctor Teagan and his scribes are very thorough. 1 or 2 crates, maybe, but not this many. What's it like working in logistics? It's not a bad post. Sergeant Gavel is tough, but I've learned a lot from working here. I guess some people take to it and some don't. Like Clark. What about Clark? We joined the Brotherhood around the same time, about 2 years ago. We've always been friends. Well, until recently. Why? What happened? I don't know, honestly. He's just been distant lately. I'm sorry. It's probably nothing. Stay, niczego nie budowaliśmy, bo teraz zbieramy expa, żeby móc ulepszyć blaster obcych i jakiś zrobić ultra OP broń czy coś takiego. That's all for now. Let me know if you need anything else. Now, where was I? Kto weźmie kanał? Wiesz co, ja nie wiem, kto weźmie kanał, a kto ma wziąć? Listen, I question every soldier in this unit. I didn't find anything. You're not going to find anything. If you insist on going through with this, go find some real evidence. You're an officer, and you've got the captain's back. You could search every berth on the Pridwin, and no one would raise a finger to stop you. Now, is there anything else you need from me? That's all. Albo w sumie Sergeant Gavel. Pogadajmy. Lucia and Clark?
Knight Lucia and Initiate Clark. They were just posted to this detail a few weeks ago. They're still learning their way around, but I'll have them in shape soon enough. If you have to badger someone with your questions, it might as well be them. Tell me about the missing supplies. We're down over 20 crates, if you believe the scribes. All food. Dried meat, Instamash, mac and cheese. It doesn't make sense. I could see someone stealing weapons or tech, but our thief goes to all this trouble for a lifetime supply of cram. Tell me about the logistics division. I've been in charge of this unit for almost 10 years now. We're a small group. We stick together. And we keep the Brotherhood running. That's all. No dobra. Tymczasem mamy znaleźć dowody jakieś. Kurde. Poszukaj dowodów. No dobra. To lecimy do góry. Our vertebrates should give us the air superiority we need to win this war. My duty shift was long, but I'm glad we're making a difference out. Attention, Bravo 6-4, report to Armor Bay 2. Bravo 6-4 to Armor Bay 2. Dobra, przeczytajmy teraz, co to było w sumie, jakiś tam pamiętnik czy coś. To był jakiś klucz. Dobra, ale to jest od niej, a najpierw musimy przeczytać jej wiadomość. Aha, powiedział, że idzie spać, czyli bardziej on unika, tak? Wrócił do łóżka, nie powiedziawszy ani słowa. No to kradł, okej. Trzecie. Aha, coś ukrywa, dobra. I ostatnie. Aha, dobra, czyli coś odpierdala. W ten sposób, czyli groził jej, tak? Masakra jakaś. W ogóle co wy odpierdzielacie? Oni chcecie mnie podzielić, w ogóle potem chcecie mnie sklonować i przytulać się do senpaja, czyli do mnie niby, ta, serio? Chod, wy chory pojeby. A trzeci zje sobie jaja? Co?
Zaczynam, wy kurwa pierdolicie, what the fuck. Trochę mnie przerażacie. Jak ta misja się nazywa? Powinność czy hańba? To jest naprawdę trudne pytanie, kto dostaje mój kanał niby po mnie. Trudno powiedzieć, wiecie co? Muszę się zastanowić. Paladin? You've been covering for Clark. Why? What? What are you talking about? I read your journal, Lucia. I want to know what's going on here. You what? All right. Clark and I joined the Brotherhood around the same time. He's been my closest friend for years, but since the battle, I feel like I'm losing him. The battle? Battle for the airport. It was our first real combat mission. It was something to see. The Pridwin coming in under full vertebrate escort, guns blazing. We were one of the first teams to hit the ground. Dozens of ferals. We opened fire and cut them down. And hunted the ones that tried to run. It was everything I had hoped for. But Clark, he hasn't been the same since. It's like he's just given up. Since then, I've noticed him slipping off by himself once or twice a day. I never thought much of it, but do you think you could follow him? See what he's doing? His shift should be over in a few minutes. Maybe it's nothing, but I'm worried about him. Okay. Initiate. Excuse me. I'm not on duty. Leave me alone. Dobra, dobra, zostawiam cię w spokoju, luzik. Luzik, gościu, luzik. To chodźmy za nim. Ten za mną idzie jeszcze, ja pierdzielę. Co on robi w ogóle? Ja pierdzielę, no nie czaję. Aha, dobra. Gdzie on idzie? Nie, no nie zostawiam Nika. Jesteśmy przyjaciółmi, nie możemy się zostawiać. Coś tam ogarnia. Nie mam pojęcia. Antek, no dobra, okej, nie ma sprawy.
Okej, on wszedł gdzieś do środka, okej. Jakieś ruiny. Ciekawe, co on tam robi w ogóle. Gdzieś tam na dół poszedł. Ciekawe, czy tam będzie coś... coś takiego wartościowego. Jazda w dół. Dobra, mam jechać w dół, tak? Muszę znaleźć kartę. Nie może być karta niby. Opcjonalne wybij gulę, tak? Dobra. Leżysz. O kurde, wyrzutnie miał. What the fuck? Ej, to jakie to ciężkie było. Okej. Kurwa, utknąłem. A, dobra, mam. Okej, leżą. Wy chcecie mnie zabić? Serio? Musi być ciężkie, kurde. Przy okazji weźmy sobie steampacka. Strzelbę mówisz? W sumie to jest jakiś pomysł. Strzelba to jest dobry pomysł. Jakaś strzelba, sama 32 naboje. What the heck is going on? Siema Albatros, co tam porabiasz w ogóle? O shit, to wygląda na dobrą rzecz. Natomiast... Jezu, chciałem go wziąć. Natomiast nie mam za bardzo miejsca. Znaczy nic za bardzo nie mam ciężaru. Znaczy mam za dużo ciężaru w sumie. PL, nie przesadzaj, dobra? Weź nie przesadzaj teraz, bo... Bo oni tutaj są coś napisać, a to od razu przerywasz. Co ja miałem wyrzucić w ogóle? Oho. Dobra, weźmy to sobie. No bo w sumie to nie opłaca się za bardzo. Tak przynajmniej się zdaje. Tymczasem wypadałoby wyrzucić jakieś, kurde, gówno najlepiej.
Mam dwie wyrzutnie rakiet przy sobie. Kurde, to jest dużo. Wyrzućmy jeszcze to w razie czego. O, i od razu lepiej w sumie. A, stąd przyszedłem. O, natomiast gdzie mam iść? To jest pytanie. Chyba tutaj niżej, ale czy na pewno w sumie? Okej, leżą. Co tutaj ciekawego miałeś? Jakieś kapsle? Enigma się bawi swoim drugim kątem, hehe. O kurde. The Walking Ghoul. No, w sumie to coś tam jest. U mnie wszystko ok. Enigmo, Albatrosia, ty. A u ciebie? W sumie. Ok, leży. Bezpiecznik wezmę. Statek rakietowy zebrałem. What? Co się stało? Co on mi przyjebał? Strasznie. Oh my god. Jeszcze tak daleko jestem, kurwa mać, no. Ja pierdolę, no. O, kurwa mać. Po prostu nie spodziewałem się, że są groźni dla mnie. Mi się kurwa już nie chce, czajcie, to nie, aż mi się odechciało, ja pierdolę, no. Kurwa mać, no. Jebany save. O mój Boże. Nienawidzę takich momentów. No to powinien być jebany kurwa autosave, ale nie, nie. Oj, Bethesda, Bethesda, no kurwa. No to idziemy jeszcze raz. Oczywiście tam gdzieś była bazuka, ale oczywiście tej bazuki nie zbiorę, bo mam ją w dupie teraz. Ja pierdolę, jestem mat teraz. Tak fuj. Tu jest może? Chyba nie. Co to tutaj jest? Jakieś przejście chyba. Zobaczmy. Aha, zszedłem właśnie.
Jak się okaże, że ten gościu... Serio, jak się okaże, że ten gościu, kurde, karmi kulę, to ja go chyba zapieprzę normalnie. Dobra, czas ogarnąć w sumie jakieś wspomagacze. Nie, giną. Okej, wyrzućmy. Jakieś tutaj mundurki. Okej, będzie spoko. Fak. Bierzmy ich. Okej, mamy kolejny poziom. Tymczasem pytanie brzmi... Gdzie on do chuja jest w sumie? O, na plecach coś jest. Czyli nikt jak zwykle nie kryje. Okej. Najsik. No jest tutaj, tylko że piętro niżej. Fuck. No dobra. Tymczasem... Co my musimy zrobić? To jest pytanie teraz. Za milion. Nawet. Jakieś spinki w ogóle. To nie mam pojęcia, co mam zrobić teraz. Totalnie. Ho. A. Pojebało mu się coś na ryju w ogóle. Who's there? Come out.
Oj, cześć. Witam cię, kolego. I want answers, Clark. Start talking. Where else? Someone was bound to catch me eventually. I can't keep this up forever. Out with it. All right, I stole the damn supplies. Isn't it obvious? I'm in logistics. No one even questioned me when I took them out of the terminal. I've been bringing them down here at night to feed the ghouls. It's been working so far. This doesn't make any sense. Why would you do this? It's a long story. I had a friend who was a ghoul once. As human as you or me. But the Brotherhood. The Brotherhood says ghouls are abominations. They all deserve to die. Would you kill him too? Just because of who he is? Yes. I joined the Brotherhood 2 years ago. In all that time, I never doubted our beliefs. Never questioned them. But during the battle for the airport, the ghouls, they just kept coming. I killed, I don't even know how many. They started running away, but we kept going. I killed them. I killed them all. Kid. You did what you had to do. That's what Lucia said. But we could have stopped. We could have just driven them off. We didn't have to slaughter them. After the battle, I needed some time to think. I found this place. And the ghouls. What could I do? Report it, and they'd all be killed. Ignore them, and they'd attack the base. I thought, if I brought them food, maybe they'd just stay down here. There wouldn't have to be any more killing. Do you think I did the right thing? Do you? I don't know anymore. What are you gonna do with them? They're a threat to the base. They have to be destroyed. No! No, I won't just stand by and let you kill them. Not again. You're a member of the Brotherhood, Clark. As hard as it may be, you have to trust it. Have faith in us. The Brotherhood is my family. My life. And our beliefs are what holds us together. All right. I trust you. I trust you to do the right thing. Even if it doesn't seem right to me. And what about me? You should turn yourself in. I suppose so. The captain will never understand. But it's the honorable thing to do. You might respect that, at least. I need a few minutes to get my thoughts together. Go on ahead. The elevator's in the next room. You can use my key card. I'll be up soon. Dobra, czy mogę jeszcze je zabić? Opcjonalne, wybij gulę. Dobra, chcę je wybić. Pierdolę, biegać znowu nie mogę. I wyrżnąć i tyle. Tylko ciekawe, czy ja wyrżnąłem ich po drodze wszystkich. To jest ten problem. Że nie wiem. No nie, tylko nie on. Jezu, przypadkiem tyldę kliknąłem. Ała, 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 ała. Towarzysz ziemniaku, nie mam granatów żadnych chyba, co? Albo mam, ale teraz to już za późno troszeczkę mi się wydaje.
kurwa, no znowu mnie zabił. Fuck you! Fuck! Boże, no pierdolony, no. Teraz mnie zabije znowu. Albo nie. Okej, leży. Ja nie wiem. O mój Boże. A już chciałem tiltować, już chciałem tak totalnie tiltować i wszystko zwyzywać jak leci, ale jakoś wyszło. Okidoki, uuu. O, a co to jest? Oh shit. Dobra, jakiś kapsel, naboje do strzelby. Takie coś. Pogadaj ze mną. Powiedz ty mi, Nick, czy ty jesteś przepełniony, czy nie jesteś przepełniony? Bo ja nie pamiętam, wiesz? Ja cię chyba opróżniałem, co? No kurwa, daj, pogadaj ze mną, skur. O mój Boże, jak się baguje. Nie masz nic. O ty nic nie masz. Ty, gościu, nic nie masz. Ja ci dam wszystko, co tutaj mam niepotrzebne. Okej. No dobra. Mówisz, że tu gdzieś jest jakieś paliwo, tak? Znaczy ten fuzyjne coś tam. Dobra, mówisz, że teraz ulepszyć pistolet plazmowy, tak? Okej, dobra, pomyślimy nad tym. Tylko muszę teraz najpierw stąd wyjść i pójdziemy to zrobić, masz rację. Dobra, wyjeżdżamy stąd. Co to było? What the fuck? What the fuck? Dobra, nieważne, nie wiem, lepiej nie pytać. Dobra. No, ta winda była taka, no, dziwna trochę. Okej, pogadajmy z nim teraz. I just received word from Sergeant Gavel. Initiate Clark has made a full confession. I gather we have you to thank for it.
Clark has been taken into custody, and I've dispatched a patrol team to secure the ruins. I don't think I could have asked for a better outcome. I have some caps for your service. Also, I'd like you to have a piece of armor from my personal collection. Wear it well. Bo dostałem drugi, trzeci pancerz, kurde, jakieś bzdury dostaję. A pierdziele, dzięki, dzięki, naprawdę, dzięki. Cześć Janek. Natomiast tutaj pojawia się pytanie, czy to była powinność, czy hańba. I tym właśnie akcentem zakończymy ten archiwalny odcinek. I tak w sumie go nazwijmy.